Co to jest stres? Jakie są podłoża, przyczyny i skutki depresji? Jakie są przyczyny uzależnień i ich skutki? Na tak postawione pytania szukano dziś odpowiedzi w czasie prozdrowotnej konferencji szkoleniowej, która odbyła się w Zespole Szkół nr 2 w Szczecinku. Ponieważ misją szkoły jest nie tylko nauczanie, ale również propagowanie zdrowia. Mamy to wpisane w statucie szkoły, dlatego jako nauczyciel biologii rokrocznie, czyli w sposób cykliczny, organizujemy takie konferencje dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a ostatnio od 2 lat szkół podstawowych z zakresu promocji zdrowia. Chodzi nam głównie o profilaktykę, prawda? Bo to jest najważniejsze. Profilaktyka i zagadnienie, i zapobieganie chorobom wszelkiego rodzaju. To są najważniejsze zagadnienia, które w dzisiejszym świecie są niezbędne przy tak szalonym tempie życia. Kto bierze udział w tej konferencji? W tej konferencji, tak jak już powiedziałam, bierze udział nie tylko młodzież ze szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i szkoły podstawowej nr 7, ale również wszyscy pedagodzy szkolni, nauczyciele biologii oraz pielęgniarki szkolne. Jak będzie wyglądał ten dzisiejszy dzień? Co macie w planie? Dzisiejszy dzień, ponieważ z praktyki wiemy, że same takie prelekcje, wykłady po pewnym czasie zaczynają być monotonne i nudne. Dlatego też po każdym wykładzie wpleciliśmy część artystyczną, która będzie się składała z tematycznie dobranych utworów. Zarówno chodzi tutaj o piosenki, jak i wiersze, a będzie również pokaz gimnastyki relaksacyjnej w wykonaniu uczniów naszej szkoły wraz z trenerką panią Butoką. Czy zdajecie sobie sprawę z tego, jakie wywiera wrażenie ta konferencja, jakie odnosi skutki? Tak, ponieważ z roku na rok gości mamy coraz więcej. W tym roku, jak Państwo widzicie, jest pełna sala. No i niestety zabrakło miejsca dla uczniów z naszej szkoły. Jeszcze tylko chciałam dodać, że zapomniałam powiedzieć o drugiej części, ponieważ druga część naszej konferencji to będzie pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej, która będzie się odbywała, będzie w wykonaniu ratownika medycznego. Tak, będzie to profesjonalny pokaz na fantomach, zarówno dzidziusiu, jak i osobie dorosłej. Kto pyta, nie błądzi, ale chyba nie u nas. W poniedziałek podczas sesji rady usłyszeliśmy, że praca Urzędu Miasta jest dezorganizowana z powodu ilości pytań radnej Pawłowicz. Burmistrz nie ma wątpliwości. Te pytania to działanie na szkodę miasta i marnotrawienie pieniędzy. Pewnie by choć trochę ulżyć ratuszowi, pytanie radnej Pawłowicz zadała radna PO Anna Szymecka. Chciałabym zapytać, czy nieruchomość pani Joanny Pawłowicz, dom, w którym mieszka, została wybudowana z naruszeniem prawa? I chciałabym spytać, czy Urząd Miasta może zweryfikować tę informację? A może pani radna Pawłowicz udzieli sama nam tej informacji? Odpowiedź pewnie na kolejnej sesji. Wiemy już, że radna Pawłowicz pytając nie błądzi, ale nowej drogi do domu i tak nie znajdzie. Ratusz właśnie przebudowuje 156 metrów ulicy Akacjowej na Świątkach i nowa droga, przynajmniej na razie, skończy się akurat przed posesją państwa Pawłowiczów. Czy to tylko przypadek, czy cięta riposta ratusza? W kościele Ducha Świętego można zobaczyć wystawę poświęconą uwięzieniu kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stoczku Klasztornym. Wystawa nosi tytuł Więzienne lata. Tworzą ją plansze, na których umieszczono zdjęcia i opisy zdarzeń z początku lat 50. ubiegłego wieku. Wystawa została przygotowana przez IPN w Białymstoku przy współpracy Instytutu Prymasowskiego. Można ją zwiedzać do 26 listopada. Niektórzy mieszkańcy Szczecinka za ciepłą wodę płacą więcej niż za czynsz. Ponadto cena ta jest zróżnicowana w zależności od położenia budynku. Różnica w cenie pomiędzy osiedlem Zachód a Kołobrzeska sięga nawet 10 zł za metr sześcienny. Jeden producent ciepłej wody, a ceny tak różne. Zapytaliśmy prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej, dlaczego się tak dzieje. Ciepła woda. Dzisiaj my mówimy o dwóch podstawowych czynnikach, czyli to jest ta ilość ciepła na podgrzanie, tam 0,2 gigajoula. Teraz jest ta druga
część na cyrkulację, która się waha tam od kolejnych 0,2 nawet do 0,6. I później jest system, w jaki sposób rozliczamy. W mojej ocenie de facto część ciepła, która idzie na potrzeby cyrkulacji ciepłej wody, ta część ciepła pozostaje de facto często w budynku. I teraz, jeśli przyjmiemy, dokonamy stosownych zmian w regulaminie odnośnie podziału kosztów, tak, do tego jeszcze dochodzi podział opłaty stałej, to w poszczególnych już systemach rozliczeń wprowadzonych przez administratorów. Administratorzy czy wspólnoty mieszkaniowe mogą wprowadzać swoje regulaminy, jak te koszty później rozliczają. I często jest tak, że też to zależy od relacji i od przyjęcia schematu rozliczeń zarówno kosztów stałych ciepłej wody, jak i właśnie tych kosztów zmiennych. Jeśli byśmy przyjęli metodykę taką, że założymy, że piony cyrkulacyjne zachowują się podobnie jak na przykład piony świecowe, które służą do ogrzewania w łazienkach. Jeżeli tą część cyrkulacyjną zaliczymy do kosztów ogrzewania, centralnego ogrzewania, a nie ciepłej wody, wtedy doprowadzimy do takiej sytuacji, że ten koszt jednostkowy ciepłej wody wyjdzie nam znacznie, znacznie niżej. Tak? Gdybyśmy przyjęli teoretycznie, że bierzemy tylko i wyłącznie do kosztów ogrzewania samo ciepło na podgrzanie, to byśmy mieli cenę w granicach 10,50 zł za samo podgrzanie. Jeśli woda by w ten sposób, w tym systemie była znacznie tańsza, więc automatycznie to zużycie, podejrzewam, mogłoby wzrosnąć nawet dwukrotnie. Jak zużycie wzrośnie dwukrotnie, tak, czyli lokatorzy są w tym momencie zadowoleni, bo w tych dotychczasowych opłatach mają większą ilość wody. Większa ilość wody powoduje natomiast automatyczne obniżenie strat cyrkulacyjnych. Także jest to też kwestia systemu jakiegoś przyjęcia, tak? Bo każdy obojętnie ile jest mieszkań, każdy z nas opłaci jakby także opłatę stałą. I teraz jest w ramach tej opłaty stałej, że system powinien być tak skonstruowany dzisiaj, żeby uwzględniał i promował tych odbiorców indywidualnych ciepła, którzy tej ciepłej wody biorą jak najwięcej. Cała rozmowa z prezesem MEC-u w dalszej części naszego programu. W barze Synergy można zwiedzić wystawę w ramach Synergy Design Festival Szczecinek. Festiwal potrwa do końca bieżącego tygodnia. Na wystawie prezentowane są przedmioty użytkowe artystów z Polski oraz Belgii. W Synergy, w lokalu przy pomniku Piłsudskiego, będzie można oglądać bardzo ciekawą wystawę. Jest to wystawa inaugurująca pierwszy Synergy Design Festival. Pomysł na ten festiwal zrodził się w głowie naszej szefowej, pani Charlotte Escunet, która wpadła na to, aby stworzyć w Szczecinku coś, co w Polsce jest coraz bardziej popularne, żeby w jednym miejscu zgromadzić przedmioty sztuki użytkowej, obrazy, a także na przykład meble. Wszystko oczywiście w klimacie design. Od dzisiaj do następnej niedzieli, czyli do 24 listopada, tutaj u nas w lokalu, będzie można obejrzeć właśnie niesamowitą wystawę. Podczas tej wystawy zaprezentowane są obrazy artystów z Belgii, Francji, a także z Polski. Myślę, że to jest coś, czego jeszcze w Szczecinku nie było, a co chcielibyśmy, żeby było cykliczne. Czyli chcielibyśmy, żeby na pewno co roku, właśnie w listopadzie, Szczecinek stał się na chwilę takim miastem najbardziej designerskim w Polsce, żebyśmy mogli pochwalić się, że także na naszym rynku lokalnym coś fajnego się dzieje. Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział Szczecinek i Muzeum Regionalne zapraszają na wykład otwarty, który odbędzie się w Muzeum Regionalnym. Tematem wykładu jest 70. rocznica zbrodni wołyńskiej. Wykład wygłosi Michał Ruczyński, pracownik IPN-u w Koszalinie. Wykładowca przybliży powszechnie znane, a także mniej znane fakty tamtych tragicznych wydarzeń. Wykład pracownika naukowego IPN-u w Szczecinie, pana Michała Ruczyńskiego, poświęcony zbrodni wołyńskiej, której 70. rocznicę właśnie w tym roku obchodzimy. Mimo że wiele osób po wojnie przyjechało do Szczecinka z terenów południowo-wschodnich dawnej Rzeczpospolitej, dzisiaj ich potomkowie i zresztą w ogóle większość Szczecinka, mieszkańców Szczecinka, a niestety obawiam się, że nie tylko Szczecinka, niewiele wie o tej zbrodni, jaka miała miejsce w
tamtym czasie. Była to jedna z najstraszniejszych zbrodni, bo nie chodziło tam tylko o zabicie kogoś, ale o zabicie go w największych męczarniach. To, do czego tam dochodziło, to wprost trudno powiedzieć. Do niedawna mieszkał na tamtych terenach ksiądz Rutyna, kanonik Rutyna, który urodził się na tamtych terenach i przeżył tą gehennę. Mimo to wrócił po latach i był duszpasterzem w jednym z kościołów na tamtym terenie. Opowiadał mi kiedyś, co on przeżył. To było straszne. Zresztą nie tylko on, chociażby znany skądinąd pan Mirosław Hermaszewski. Jego rodzina także stamtąd pochodzi. On także wydał, jeśli nie on, to ktoś z jego rodziny, już nie pamiętam do końca, pamiętniki na ten temat. W każdym razie wydaje mi się, że rzeczą jak najbardziej słuszną jest, aby nasze społeczeństwo poznało, żeby przybliżyć ten problem, który niestety jest ciągle otwartą raną na stosunkach polsko-ukraińskich. Dlatego bardzo serdecznie zapraszamy na jutrzejszy wykład, który będzie się tu w muzeum o godzinie 17. W najbliższy czwartek o godzinie 16.30 w Zamku Książąt Pomorskich w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbędzie się wykład dr Szynkiewicz na temat główne problemy współczesnej bioetyki. A w piątek Stowarzyszenie Kardiologiczne Moje Serce zaprasza na kolejne spotkanie. Gościem stowarzyszenia będzie studentka 5 roku Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego Aleksandra Krzyżanowska. Zapraszam serdecznie i bardzo gorąco wszystkich członków stowarzyszenia, ale w ogóle nie tylko członków, wszystkich chętnych, którzy by chcieli uczestniczyć w spotkaniu w najbliższy piątek. Jaki jest temat spotkania? Temat jest bardzo ciekawy, ponieważ stany przyzębia, a choroby serca. No jest to wyjątkowy temat związany z chorobami. Się okazuje, że przez kilkanaście lat trwały badania, żeby udowodnić, jakie przyczyny są chorób niektórych narządów człowieka. Się okazuje, że bardzo wpływ na to mają stany przyzębia, że chodzi o higienę jamy ustnej, się okazuje, że w naszym jamie ustnej bardzo dużo znajduje się bakterii, które krwiobiegiem przedostają się do narządów, nerek, wątroby, a nawet serca, co również jest, wiąże się z zawałem. W takim razie przypomnijmy, kto jest organizatorem, gdzie i kiedy jest to spotkanie? No tak, wiadomo, że Stowarzyszenie Kardiologiczne Moje Serce jest organizatorem, a wykłady poprowadzi studentka 5 roku Akademii Medycznej w Szczecinie, Aleksandra Krzyżanowska. Spotkanie się odbędzie tradycyjnie w auli Zespołu Szkół nr 2 przy ulicy 1 Maja w najbliższy piątek o godzinie 17. Dodam tylko, że to będzie ostatnie spotkanie w tym roku, a wobec tego tym bardziej wszystkich serdecznie zapraszam. Każdy, kto będzie chciał nawet się zapisać do stowarzyszenia, to również to może zrobić, bo składka nasza jest miesięczna, niezmieniona, złotówka od 11 lat, ale to niekoniecznie, wszystkich po prostu zapraszamy. Galeria Sztuki Zamek w Szczecinku zaprasza na uroczyste otwarcie wystawy malarstwa Renaty Wojnarowicz. Wernisaż odbędzie się 22 listopada, to jest w piątek w Galerii Sztuki Zamek. Będzie to druga wystawa w nowym miejscu, wystaw, czyli w Zamku Książąt Pomorskich, w Galerii Sztuki Zamek. I tym razem będzie malarstwo, ale malarstwo bardzo realistyczne, nawet czasami przechodzące w mistyczne trochę. Głównie będzie natura, pejzaż, kwiaty, morza, góry, więc jest to taka wystawa naprawdę dla każdego odbiorcy, ponieważ jest to wystawa obrazująca. A autorem tychże prac
jest pani Renata Wojnarowicz z Piły. Pani Renata Wojnarowicz urodziła się w Białymstoku, jednakże od wielu lat mieszka w Pile, ukończyła studia w Łodzi, ukończyła studia tkaniny i konserwacji tkanin. Prócz właśnie, że zajmuje się tkaniną, że tak można powiedzieć z racji swojego wykształcenia, para się również malarstwem i właśnie to malarstwo zobaczymy w piątek 22 listopada. Odbędzie się wernisaż z udziałem autorki, na który to bardzo serdecznie zapraszam. Warto się wybrać, tak jak pani powiedziała, malarstwo czy twórczość taka realistyczna, zwłaszcza na te jesienne dni, to jest takie malarstwo kojące dla duszy. Tak, ponieważ jest feria kolorów, jest bardzo kolorowe, bardzo takie przyjazne, energetyczne można powiedzieć, te obrazy są czyste barwy. Więc myślę, że właśnie w taki dzień przytłaczający, bury, ciemny, to jest bardzo dobrze wybrać się do galerii, właśnie do zamku i zobaczyć, na pewno każdego samopoczucie wzrośnie. Ci, którzy cenią sobie dobry humor i lubią się śmiać, powinni koniecznie wybrać się na spotkanie z kabaretem pod Wyrwij Groszem. Spotkanie z kabaretem 3 grudnia o godzinie 20 w Kinie Wolność. Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców na kolejne wydarzenie kulturalne w naszym Kinie Wolność w Szczecinku. Tym razem do Szczecinka na nasze zaproszenie przyjedzie kabaret pod Wyrwij Groszem. Myślę, że to jest kabaret, którego nie trzeba przedstawiać. Przedstawi on nam za to swój nowy program pod tytułem Kurde Poloń. Bilety już można kupować w naszej kasie kina w cenie 50 zł, także serdecznie zapraszam do Kina Wolność. Czy to będzie nowy program? Tak, oczywiście. Nowy program, który będzie komentował to, co się aktualnie dzieje w Polsce, czyli otaczającą nas rzeczywistość i polityczną, i niepolityczną. Czy będzie tylko jeden spektakl, czy dwa? Tak, zapraszamy na jeden spektakl, jeden wyjątkowy na godzinę 20. W czasie Mistrzostw Polski Mastersów w pływaniu w Krakowie reprezentant Szczecinka Zbigniew Ludwiczak zdobył aż 6 medali, w tym 3 złote. Szczecinecki mistrz w pływaniu wywalczył je na różnych dystansach. I wrócił pan z takim oto dobytkiem. To jest niesamowite. Tyle, ile konkurencji, tyle medali. O nie, konkurencji było dużo, dużo więcej, ale ja startowałem w 6 konkurencjach na różnych dystansach. No i zdobyłem ich 6. Jednoosobowo reprezentowałem nasze środowisko szczecineckie. No i Szczecineckie Towarzystwo Pływackie Masters, którego jestem członkiem. Widzę, że tutaj są 3 złote medale, czyli pierwsze miejsce. No tak. 3 tytuły mistrza Polski w kategorii L, to znaczy 80, wiek 80 plus, oraz 2 tytuły wicemistrzowskie, no i 1 medal brązowy. Ten brązowy to też dla mnie wielkie, wielkie jakieś zadowolenie, ponieważ miałem przyjemność startu z słynnymi w Polsce weteranami, do których już teraz ja też dorosłem w swoim wieku i wynikami, z Lucjanem Prządą z Warszawy, Polonii i z Wisły Kraków, z Stanisławem Krokoszyńskim pływaliśmy. No, przegrałem minimalnie. Żałuję tylko, że nie startowaliśmy w jednej serii, bo wtedy jest lepsza rywalizacja. Może te wyniki byłyby troszeczkę inne w tej konkurencji 50 grzbietowym. Natomiast no, nie miałem równych sobie na 100 i 200 metrów dowolnym oraz 200 metrów grzbietem. W tych konkurencjach zdobyłem złote medale. No a w konkurencji 400 metrów dowolnym i 100 grzbietem 2 tytuły wicemistrza Polski w kategorii wiekowej 80 plus. To niech ten pan teraz powie tym wszystkim, którzy nas oglądają, co trzeba robić, żeby mieć taką kondycję w tak pięknym wieku. No ja pływam od młodości. W latach młodzieńczych pływałem na terenie województwa koszalińskiego, zdobywałem tytuły mistrza województwa wówczas, nie? Natomiast wspomniani konkurenci, o których mówiłem, Lucjan i Stanisław, w
tym czasie byli członkami kadry narodowej, byli no już wówczas wysoko cenieni. No obecnie się zrównaliśmy, pływamy w jednej kategorii wiekowej. Co trzeba robić? Więc przede wszystkim pływać systematycznie dla zdrowia. Ja zawsze mówię, że ruch jest najlepszym lekarstwem. Żadne lekarstwo nie zastąpi ruchu. Natomiast ruch zastąpić może niejedno lekarstwo. Przy czym ten ruch może być rozmaity. Jedni biegają, inni jeżdżą na rowerze, jeszcze inni wykonują inne czynności, prawda? Ale jednym z najlepszych lekarstw ruchowych, bym powiedział, to jest właśnie pływanie. To wszystkie informacje w dzisiejszych aktualnościach. Po reklamach zajrzymy do naszych szczecineckich strażaków.